Co robić, moi drodzy, z obolami, czyli z tą walutą, bo dużo osób o to pytało dzisiaj, ogólnie rzecz biorąc, to idziecie sobie tutaj, nie wiem czy, znaczy w każdym mieście pewnie jest, ale tutaj wiem, że jest dostarczyciel kuriozów, się to nazywa, i tutaj za te obole możecie sobie kupić itemy, nie? Tam są różne ceny, no i możecie też kupić szepczące klucze, to są klucze do otwierania takich skrzynek specjalnych, można sobie zawsze jeden mieć w zapasie, no i można sobie na przykład taki amulet kupić i możecie coś ciekawego wydropić, nie? Bum, zamieniamy, bo jest lepszy. Jeśli chodzi o to, jakie itemy kupować, są dwie szkoły. Szkoła początkujących, czyli patrzycie na item level waszych itemów i kupujecie taki slot, który macie najniższy item level oraz szkoła bardziej pro. Od koszmarów w górę możecie szukać jakichś konkretnych uników i na przykład jeżeli szukacie unikalnych jakichś rękawiczek, to po prostu kupujecie rękawiczki, żeby zwiększyć swoją szansę na wydropienie tego.